Tego Rockmana, co miał gitarę. No, on taki popularny jest. Tak, no. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carne, gdzie dołączyły do mnie dwie mędy. Krzysztof i Janek. Chłopaki, przywitajcie. Witam was serdecznie. Nienawidzę was. Zdrówko, witam serdecznie wszystkich po pracy, po szkole. Chcę, żebyście wiedzieli, że jedyny powód, dlaczego was zaprosiłem do dzisiejszego odcinka, to tak, że mój kanał zaczął umierać ostatnio. Coraz mniej wyświetleń generuje, a wy jesteście dosłownie moją maszynką do pieniążków, więc chłopaki, zarabiajcie teraz na mnie. W tym momencie wyłączcie ten odcinek i nie oglądajcie go do końca. Dziękuję nie, bardzo. No zobaczcie do końca. Paweł nam procent płaci. Kliknijcie wszystkie reklamy. Procent płaci, tak sądzicie na pewno to. Paweł, co dzisiaj robimy? Dzisiaj oglądamy kolejny odcinek Sekretów Sąsiadów. Pod nazwą, uwaga, podglądacz. Jak zacząłem nazwę podglądacz odcinka, stwierdziłem, okej, okay, to się chłopakom spodoba, to odpalamy. Ja sobie obiecywałem, że w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka nie będę cały czas gadał o fiu**ach i mamuśkach i seksie, ale najwyraźniej... To może dlatego te odcinki tak dobrze się klikają? Nie, po prostu wybrałeś tak, żeby mnie striggerować, że ja bym musiał gadać o tych mamuśkach. Chciałbym zaznaczyć, że nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka, który razem nagrywaliśmy na twój kanał, ponieważ do tej pory mam do sprzedania fugę. Patrzcie, fuga, pyk! Po mnie jej sprzedałem. Nie udało się opchnąć, nie? Nie, leży u mnie cały czas. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy tak naprawdę wiemy, kim są? Oto Kamila i Szymon. Są razem od 2 lat. Poznali się w szpitalu. Kamila padła ofiarą napaści, a Szymon... A Szymon był sprawcą tej napaści. Piękna miłość od pierwszego uderzenia. A Szymon tego dnia miał dyżur lekarski. Od tamtej pory są nierozłączni. W domu naprzeciw mieszka samotnie Piotr, który niedawno się tu wprowadził. Wiecie co, podoba mi się, to jest taki stereotypowy samotnik. Ty się jak pokażesz samotnego kawalera w domu? Wychodzi, otwiera drzwi. Jest po prostu szczęśliwy. On jeszcze ma karmę dla kota w łapie. Więc jeszcze kotek na kolanach pewnie mu siedzi. Ale pizza z Nagrasso już jest w kuchence. Pizza jest zaprzymana. Najlepsza pizza mrożona, słucham opinię. Ja wolę takie z lodówki, a nie mrożone. Prostokątne. Janek lubi te prostokątne mrożone. Ty z lodówki takie, że z lodówki na przykład z popularnej sieci sklepów o nazwie pewnego owada, która nam nie płaci. No właśnie. No bo te mrożone są zawsze niedobre. Nie, mrożone... Giuseppe! To jest dobry gówno. Albo takie małe pizze doktora Edkera. Paweł, ty mam wrażenie, że ty wszystkie mrożonki jadłeś z tej sklepu. 7 lat byłem studentem, mordo. Okej. Okay. Same, ale... Właśnie. To obrzydzeni mną są. Dobra, to pizze przegadane, a teraz porozmawiajmy o... Po czym, koledzy, macie krew w stolcu? A może nie mieć? Krzysiek, 27 lat. Kupa, może być bez krwi? Raz chciałem oddać krew, to mi powiedzieli, że jestem wyschnięty. Panu prawie nie ma krwi. Gdzie jest ta krew z pana? Gdzie ta krew, widzowie? Gdzie ta krew? Skąd ten soczek leci, widzowie? Taki rodzynek przychodzi. Ja na oddanie krwi. Panie Krzysztofie, jeszcze raz. Wracaj pan k***a do sernika. Pod pachą Krzysztof, 30 czekolad. Poproszę 31 czekoladę. Bierz pani krew. Obecność samotnego mężczyzny w okolicy sprawia, że Kamila nie czuje się komfortowo. Od czasu napadu bardzo się boi. Czy Kamila ma powody do obaw? Patrząc na niego, ma powodów do obaw. Nie no, od razu widać, skurwysyn. Karma dla kota, mleczko, kurwa, najgorszy on jest. Quagmire, najgorszy człowiek. Jeszcze na koniec powiem takie gili. Gili, 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 gili. Kto to potrafi zrobić? Nie potrafię. A. Paweł po prostu beka zamiast robić gili. Czy widziałeś kiedykolwiek jakiś odcinek na kanale La Carne? Ten content polega tylko na tym, że bekam i czasami coś skomentuję, ale w większości bekam. Ciebie można bekać, czy się obrażają? Kupę walnij! Sraj na mikrofon! Let's go! A jeszcze białe spodnie ma dzisiaj, odważny. Kamila jest studentką ostatniego roku medycyny. Za 2 tygodnie czeka ją egzamin końcowy, więc dziewczyna bardzo pilnie się uczy. Przestraszyłeś mnie. Wiesz, że jesteś skoncentrowana. Przestań, nie żartuj sobie. Wiesz dobrze, że boję się, kiedy jestem sama w domu. Nie rób tak więcej. Dobrze, obiecuję. Dzięki. Czyli nie wracaj do domu, po prostu. Wszczepię się, ale ten scenariusz, że inaczej to w głowie widział scenarzysta, a inaczej to rozegrali aktorzy. Proszę cię, nie przychodź tutaj. Wiesz, że po tej akcji z napaścią trochę się boję być sama w domu. Okej, dobrze, nie będę tak robił. Super. Czy jakby musimy dać wielki napis na ekranie, że nie śmiejemy się z ofiary? Nie, ale koledzy, można spokojnie, można sobie żartować, jakby wszyscy chyba widzowie już wiedzą, że komentujemy paradokument, a nie prawdziwe życie, tak? To nie jest prawdziwe, to jest serial, prawda? Wiecie, wiecie! Dosłownie są niewidzialne kamery, to jest taki, jak to się nazywa? Forest ten. Truman Show. Truman Show. Oni hodują tych ludzi do tego. W probówkach. Żeby ta laska lepiej grała, to reżyser tego odcinka ją napadł wcześniej. On stoi za kamerą z pistoletem i... Dzisiaj bardzo ciężki dzień w szpitalu. Czasami zastanawiam się, dlaczego zdecydowałaś się na ten zawód.
Widzę, że chcesz mnie zniechęcić. Żartowałem. To bardzo pasjonująca praca. Będziesz rewelacyjnym lekarzem. On tak zapowiadał pracę lekarza jako pasjonującą, że ja nigdy bym nie został lekarzem. Przysięgam. To bardzo pasjonująca praca. Zauważcie, te dialogi są takie bardzo generic, tak ekstremalnie generic. To widać w tych tańszych serialach. Jak to oglądam, komentuję na moim kanale, mam zawsze taką myśl, jak była ta scena w Rick and Morty, gdzie Jerry jechał do pracy i była w radiu Human Music. Human Music. I like it. To mam właśnie taką myśl, że to jest sobie odpowiednik tego. Każdy odcinek to jest właśnie jedna rodzina z symulacji jakiejś na niskich obrotach po prostu. Na niskich obrotach, tak. Poznaliśmy się z Szymonem 2 lata temu na izbie przyjęć. Trafiłam tam po tym, jak zostałam napadnięta. Tego dnia Szymon miał dyżur. I tylko jemu udało się mnie uspokoić. Koleś, k***a, jemu i końską dawkę jakichś uspokajających. Ona się zakochała, że o Jezu, tylko mnie uspokoił. Mówiłem jej, Marzena, to jest morfina, to tak zawsze działa. Kocham cię, Szymon. Siostro, 25 mg afrodyzjaku. Proszę, na raz. To najpierw morfinka, potem małże i czekolada. A mówili, że idealna randka nie istnieje. Kamila nie chce za bardzo o tym rozmawiać, ale nie otrząsnęła się jeszcze po napaści. Boi się sama zostać w domu. Dlatego przeprowadziliśmy się do spokojniejszej okolicy. Zaprzyjaźniła się z nową koleżanką Magdą. Tego wieczoru, jak często mają w zwyczaju, Kamila i Szymon zaprosili do siebie swoją sąsiadkę Magdalenę. Widzieliście tego nowego sąsiada? Tego, co się wprowadził 2 tygodnie temu? No, niezłe co? Trudno mi powiedzieć. Wygląda na sympatycznego. Machał do mnie na dzień dobry. A nie jest przypadkiem trochę za stary dla ciebie? Ej, tam jak wolno to biorę. Nawet i po 40. Najwyżej go trochę odmłodzę. Ja uciekam. Mam dzisiaj dyżur. Jak to już? Już, kochanie. Ale jestem cały czas dostępny pod telefonem. Zostaniesz trochę? A do której mamy pozwolenie? Do 22. I gra aktorska. Zero przekonania. Sąsiadka jest najlepsza. A do kiedy mamy czas? Wiesz, tak super, tak wiesz, nie? A do 22. To w ogóle nie wygląda jak dialog osób, które się lubią, które są przyjaciółmi. To wygląda jak small talk osób, nie wiem, w recepcji u lekarza. Ja też z niektórymi mam takie dialogi. Co u ciebie? Tak. Co u ciebie, Krzysiek? Do 22. Do 22. Od razu. Masz jeszcze 15 minut i wypierdalaj. Tak. Jak dać ludziom znać, żeby wyjść z domu? I jeżeli mieszkasz na południu Ameryki, prostujesz się, uderzasz w kolana i robisz welp i wstajesz. Jeżeli wtedy nie wyjdziesz z domu, to jest z niej problem. Ostatnio była u mnie koleżanka i właśnie weszliśmy na ten temat z jakiegoś powodu też. I ona mówiła, że właśnie ma kumpla, który robi to trochę mniej delikatny sposób, że on nagle wstaje i mówi, ja idę pod prysznic. I sobie wychodzi i idzie się kąpać. I zostawia gościu się w mieszkaniu w salonie, nie? Dalej się bawiących. Okay. To najpopularniejszy sposób na to, żeby dać znać komuś, że ma wyjść, no to w jakiś tam, nie wiem, pubach czy takich salach, na których jest impreza prywatna, właściciel bierze klucze i tak trzęsie tymi kluczami. Najsmutniejsze w całej tej historii Pawła jest to, że on właśnie rozmawiał na temat tego, jak powiedzieć komuś, jak wyjść z koleżanką, że sobie kurwa poszła, nie, a minęły 2 godziny. No. Wiesz, Angela, jak powiedzieć komuś, że wyszedł? Aha, bo mój brat to robi tak, ja pierdolę. Tobie przypominam, że masz egzamin za 2 tygodnie. Wiem, nie stresuj mnie, proszę. Idę, bawcie się dobrze. Pa. Pa. Nie lubię zostawiać Kamy samej, szczególnie wieczorami. Dlatego ważne jest, żeby zdała ten ostatni egzamin. Wtedy będziemy mogli otworzyć wspólnie gabinet i nie będę musiał pracować w nocy. Następnego dnia rano Szymon jeszcze nie wrócił z dyżuru. Kiedy Kamila wychodzi spod prysznica, spostrzega, że sąsiad z naprzeciwka obserwuje ją przez okno. Ej, autentycznie, na starość chciałbym sobie gdzieś kupić dom, zamieszkać tam samotnie i dla czystej beki na emeryturze właśnie sąsiadów wkurwiać, że nie, że ich podglądam rzeczywiście, tylko gdy będą patrzeć na w okno mi spojrzeć, to ja wtedy będę stał z latarką, lornetką, żeby tylko udawać, że ich podglądam, że ich wkurwiać. Czy możesz sobie drona kupić i latać nad ich domem? O Boże, tak! To raz tak chyba, Krzysiek, było, że siedzieliśmy u ciebie w kuchni. Podglądaliśmy, jak my mówiliśmy? Podglądaliśmy, no koleś był po prostu, siedzieliśmy, jedliśmy coś w kuchni, no. I koleś, kiedy było już powiedzmy ciemno, mniej, po prostu zapalił światło bez zasłonięcia się i przeciągał się coś takiego, nie wiem. Stalowy Roman na niego mówiliśmy, albo coś takiego. Nie, regularnie patrzyłem, co on robi, bo on zawsze miał odsłonięte i zapalone. I my z Jankiem go podglądaliśmy albo coś i moja dziewczyna zapaliła światło i myślał takie, kurwa, schowaj się, ja pierdolę. Co ten nowy sąsiad robił z lornetką? Na pewno mnie podglądał. Wiem, że może czasem panikuje, ale chyba na moim miejscu każdy by się przestraszył. Podejrzane zachowanie sąsiada obudziło w Kamili złe wspomnienia. Z niecierpliwością czeka na powrót Szymona. Dobrze, że jesteś. Cześć, kochanie, tęskniłaś? Nie żartuj, coś się stało. Cześć, kochanie, tęskniłaś? Nie żartuj.
O, znowu ty. Romantyka bareciarz chyba jesteś. Kochanie, kocham cię. Przestań, przestań. To nie czas na takie głupoty. Nie żartuj. No słuchaj, ten facet, nasz sąsiad, podglądał mnie przez lornetkę. Co robił? Chłop, kurwa, ornitologiem jest. Kupi sobie nową lornetkę, chcę przetestować ją. I jebisz, całe osiedle myśli, że jest zboczeńcem. Ale chciał obejrzeć gołąbka. U sąsiadki nieważne. Nie! Bartek, za karę wstaw siebie bijącego pałą Krzysztofa po łbie. Dąk! Podeszłam do okna, a on na mnie patrzył, rozumiesz? W nasze okno. A to podglądał czy patrzył? No ale słuchaj, no z czego ci jeszcze potrzeba? Proszę cię, no idź z nim, porozmawiaj, tak? Jestem pewien, że Kamie coś się zdawało. Na pewno zestresowała się tymi egzaminami. Ale dobra, pójdziemy do sąsiada, zobaczy, że to fajny facet, uspokoi się i wszystko wróci do normy. Pójdzie do sąsiada, zobaczy, że to normalny facet. Wchodzą do sąsiada, tam łańcuchy na ścianach, kajdanki. No, normalny facet, co tam, Grażyna, już ci lepiej? To oni pukają i tak, oto państwo, myślałem, że jacyś Żydzi, tak, o nie! To nie Jezus Maria! Nie, mi się wydaje, ja bym poszedł w drugą stronę, ja aż tak pesymistycznie do tego nie podszedł, tylko zobaczysz, to fajny facet. I ona przychodzi potem do swojego chłopaka, co, dogadałeś się z nim? No, składaliśmy razem wersalkę, nic bardziej nie łączy jak składanie wersalki. To jest prawda, no, to jest prawda, kogo zapraszasz na składanie mebli z Ikei, przyjaciół najbliższych. Nic bardziej nie łączy niż składanie mebli i wnoszenie tych mebli po klatce schodowej. O kurwa, nie, przeprowadzki. Widzowie, dla kontekstu, gdy ja składałem swoje meble, które są tutaj właśnie w studiu, to poprosiłem Janka i Krzysztofa, żeby przyjechali do mnie i pomogli mi z tymi meblami. I to z mojej perspektywy było tak, że ja sobie zamawiam meble z Ikei, przyjeżdżają, panowie mi z Ikei wnoszą te pudła, zostawiają, po czym przychodzi Janek i mi wszystko robi. Ja sobie się stoję z piwkiem i tak gadam z nim, tylko i udaję, że pracuję. A na swoją obronę powiem, że też piłem. Na trzeźwo bym tego nie zrobił. Panie sędzio, byłem pijany. Dzień dobry. Proszę wejść, zapraszam. Dzień dobry. No i zamykaj. Witam serdecznie. Dzień jestem dobry. Jestem Szymon, to moja narzeczona Kamila. Dzień dobry. Mieszkamy naprzeciwko. Wiem, kim jesteście. Jestem Piotr, bardzo mi miło. Wie pan, co taka niezręczna sytuacja, bo Kamila widziała pana z lornetką, jak pan obserwuje nasz dom. Pani myśli, że ja panią podglądam? No wie pan, to trochę dziwne. Zapewniam panią, że nie chodzi o panią. Obserwuję niebo nad waszym domem. Paweł już to oglądał ten serial. Jak czemu? Ornitolog. Jak powiedziałeś, że ornitolog, to... Powiedział, że niebo, on tak... On powiedział, że niebo, nie, że ptaszki. A, astronom, okej. Okay. Przepraszam. Z lornetką. Ja lubię patrzeć lornetką na słońce, lubię to uczucie wypalane z oczu. Lubię się karać po Tylko prostu. Wtedy wiem, że żyję. No i cyk, renta do końca życia. Słuchaj, może byłoby to samo z metanolem. No to cyk, ściemnia się, no to lecimy. Tak, lubię obserwować zwierzęta, a szczególnie ptaki. Ornitolog! Każdy ornitolog jest zboczeńcem. To jest taka lekcja życiowa, serio. Ja jestem ornitologiem. Jestem zboczeńcem. Zgadza się wszystko. Jeśli podglądasz zwierzęta, to tak samo podglądasz ludzi. To też są zwierzęta. Nie każdy zboczeńc jest ornitologiem, ale każdy ornitolog to zboczeniec. No słuchaj, no bo ja wytłumacz żonie, że kupiłeś aparat i obiektyw łącznie za 40 tysięcy, a ty nie robisz nikomu kurwa zdjęć. Ptakom robię zdjęcia. No przecież to jest popierdol. Na przykład kaczki mają teraz okres migracji. I to jest fascynujące zjawisko. Obserwuję je. Aha, no to przepraszamy za najście. Nie ma sprawy, no rozumiem. Szczególnie panią, kiedy jest się tak długo samemu w domu, to może być nieprzyjemne. Oooo, skąd on wiedział o tym? No właśnie. Wiecie, co byłoby jeszcze gorsze? Jakby powiedział, szczególnie kiedy jest się samym między 6.30 a 18.30. Bierze miarkę, tak mierzy jej od policzka do policzka, wkłada do swojej twarzy. Tak. Idealnie. Będzie pasować. Put the lotion in the basket. Nic, to mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Mu się to podoba, to jest taki passive aggressive gość. Wyobraźcie sobie, że on naprawdę ogląda te ptaki, naprawdę mają w dupie, a ten tekst sobie dorzucił tak dla beki, że a żeby się kurwa bała, fajnie będzie. Po co się ma czuć komfortowo? Albo ewentualnie to jest taki typ osoby, o którym właśnie mówiłem wcześniej, że ja chcę być taką osobą, tak? Że on po prostu siedzi i poddymia dla beki. Jeżeli wynajmujesz na przykład, to musisz dbać, żeby wynajem był wystarczająco niski. Więc trzeba, muszą być psy, trzeba się bić, muszą być imprezy, ludzie muszą się bać, żeby to był tani czynsz, no. Plota poszła, że podglądacz w okolicy jest. Janek taki smutny siedzi, bo to on jest.
w swojej okolicy. To ja obniżam ceny rynkowe. Cały rynek polski, Jarek, kontroluje. W domu normalnie w koszuli. Pracy w koszuli, ale na klatce zażygany cały wychodzi specjalnie. Żonobice z papierosem. Jak tylko przychodzę z pracy, biorę młot udarowy i specjalnie napierdalam w tą jedną dziurę. Aż dopóki się do pręta nie dobije, a potem w pręt uderzam laską specjalnie, żeby było słychać na całej klatce. Kaczki. Jaja sobie chyba robi. Słuchaj, są ludzie, którzy się interesują ptakami. No dobra, ale skąd wiedział, że jestem sama w domu? Po prostu tak powiedział. Słuchaj, teraz najważniejsze jest, żebyś się skoncentrowała na nauce. Dobra, spróbuję. Egzamin się zbliża, a Kamila jest coraz bardziej zestresowana. Tego ranka będzie miała nowy powód do obaw. Chłop zajebistuje przyszedł. Sorry, muszę na chwilę odebrać. Przepraszam was, dobra? Czy tylko tobie on wygląda jak gość, który grał Smigola? Jak on się nazywa? Ten, co gra wszystkie. Ojej, ten legendarny aktor. Tak, ale nie słyszę, dobra. No ja chcę sobie patrzeć nagrywania, telefon odbiera. Teraz przyjdę, muszę otworzyć. Najgorszy. Muszę otworzyć drzwi. Dobra, czat, teraz go wyzywajcie szybko. Szybko wyzywajcie dziada. Dziada ufoluda, no. Andy Serkis. Albo nie, Bartuś, weź sobie tam usiądź na miejscu Janka, sobie, skoro sobie poszedł. No usiądź sobie, pogadajmy. Co Andy tam u ciebie, Bartuś? Tak? O, to cieszę się. Fajnie. O, fajnie. Wow, odkryłeś swoją orientację w końcu? Z mężczyzną? Nie no, super! Super! Też lubię spermę. Co ty, Krzysztof, próbujesz mi kanał zniszczyć, mówiąc takie rzeczy, co? Słuchaj, zróbmy deala. Obiecuję, że zareklamuję twojego TikToka, jeżeli nie będziesz mówił więcej żartów o spermie. To jest dobry deal, przyjmij go. Krzysiek, ale nie powiedział, żebym ja nie mógł mówić. Napisz mi, co mam powiedzieć, ja to powiem. No mówiłem już, wyobraź sobie, że zamiast dużej ilości plemników jest taki jeden duży. Naprawdę? Wybrałeś żart o spermie ponad zareklamowanie swojego TikToka, serio? Musisz go łapać za ogórki, tak napierdalać nim o krawędź stołu. Janek, ale ty nie będziesz mówił tych żartów, to zareklamujesz swoją firmę budowlaną Janeks. Jakiej wielkości jest ten jeden plemnik, powiedz mi? No, tak jakbyś zebrał wszystko w kulkę. Taka w Ikei kiedyś była świnka i na końcu miała taki ogonek. Kojarzysz taką świnkę, taka pluszowa świnka. Różowa, wszyscy ją mieli. Do takiej wielkości mniej więcej? Nie wiem, ile się ściemlewa, ale... This big! This big! Co on robił w naszym ogrodzie? Może to kolejna lekcja ornitologii? Na pewno szuka sposobów, żeby do nas wejść. Zaraz potem poszedł do ogrodu Magdy. Chyba, że go do siebie zaprosiła, w końcu jej się podobał. Zdradzam rozwiązanie z tego scenariusza. To jest wykładowca. Wykładowca i patrzy, czy się uczy do egzaminu. Jeśli się uczy, zda od razu bez pisania. Korzystając z okazji, Kamila zaprasza Magdalenę do siebie. No widzę, że nie tracisz czasu z nowym sąsiadem. A jakim sąsiadem? No, z Piotrem z naprzeciwka. Z jakim Piotrem? O co ci chodzi? No jak to? Myślałam, że coś między wami jest. Nigdy u ciebie nie był? Kamila, w tym domu nikt nie mieszka od 30 lat. No właśnie. Nie odważyłam się jeszcze z nim pogadać. Czemu pytasz? Mówił ci coś o mnie? Nie, po prostu ostatnio kręcił się u nas po ogrodzie. Potem poszedł do twojego. Czemu nic nie widziałam? Może chciał się wprosić na herbatkę? To jest typ osoby, który się budzi o 3 w nocy, widzi, że jacyś zamaskowani mężczyźni chodzą po jej domu, zaczyna krzyczeć, nie, że pomoc, tylko goście, zapraszam! Chodźcie, tu jest mój kod do sejfu! Chodźcie! Pamiętacie ten niby artykuł o potężnym geju? Ona się jak przyciąga i ma takie, teraz se poużywam. O Boże! Na jej podłodze są takie zadrapania od paznokci w kierunku drzwi, oni chcieli wyjść. Po prostu chcieli wyjść. No co ty, przestań, nie kumasz, on się po prostu czaił. Nie pierwszy raz robi coś dziwnego. Ostatnio podglądał mnie przez lornetkę, jak wyszłam spod prysznica. Ale mówiłaś Szymonowi? No mówiłam, nawet u niego byliśmy, ale stwierdził, że kaczki oglądał i tyle. I jak widać, znów zaczął. Wiesz co? To chodźmy z nim pogadać. No co ty chcesz zrobić? No, udamy, że się chcemy przywitać. No zapoznamy się. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie przejmuj się. No dobra, ale nie powiemy mu wprost, że wiemy, że był w naszym ogrodzie. Ale ją przekonała, nie przejmuj się. Nie przejmuj się, przecież on tylko wszedł do twojego ogródka i patrzył na ciebie lornetką. Co może pójść nie tak? Wydaje mi się, że ta sąsiadka jest tak pewna siebie, tegoś będzie przerażony. Ona go zniszczy. Ledwo drzwi krzyknie, chroń konia, strzeli go i tam co? Ja co u ciebie? Marzenka, jestem mordo. Nie. On otworzy drzwi i ona po prostu rzuci się na niego krzycząc death by snu. Computer sentences them.
to death! Bye, snoo, snoo! Yeah! Spoko, coś wymyśl. Chodź. Magda jest śmieszna. Czego nie można powiedzieć o tym kanale? Ja właśnie chciałem powiedzieć, że po każdym naszym żarcie, któryś powie jakiś żart, tak jest taka chwila, zanim się zastanawiamy, czy mamy coś do powiedzenia, taka cisza, taka smutna cisza, że puszczamy dalej, czy nie, i tak, a okej, puśćmy. Poproszę dźwięk publiczności, Bartuś, śmiech po naszych żartach, po każdym żarcie śmiech. Kolanko. Opowiadam, że się boję nowego sąsiada, a ją interesuje tylko to, czy udaje się z nim umówić. Jestem pewna, że tylko dlatego chcę do niego iść. Kamila dała się przekonać swojej przyjaciółce, ale przed drzwiami sąsiada dopada ją niepokój. Dzień dobry, jestem Magda. Druga sąsiadka z naprzeciwka. Kana już pan zna. Tak, znamy się. Przyszłyśmy się tylko przywitać. Niepozorna reakcja, daję mu łapę. Co on miał na ręce? Tatuaż. Kiedyś kropek? Czy to były łzy? Każda kropka za jednego trupa. No? Bo za ptaki, zamordował tyle ptaków w życiu. No właśnie, jak ten cały ornitolog już upoluje tego ptaka, to co on potem z nim robi? Gdzie go wkłada? Oj, żartuję sobie, że nie wiem, no nie ważne. Pamiętacie ten żart o jednym dużym plemniku, który Krzysiek powiedział? No ja myślę, że typ robi z niego rosół, no kurwa. Po co być ornitologiem, jak nie po to, żeby się zastanawiać, jak to smakuje? Myślisz sobie, kurwa, jak to smakuje? Ornitolog, ale który obserwuje tylko kury. A jest dużo rodzajów kur. Kurwa. No to cóż, zapraszam na herbatę. Nie możemy, musimy jeszcze iść do sąsiadki na drugiej koniec ulicy. Do sąsiadki? No dobrze, trudno. To może następnym razem. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Co ci się stało? Widziałaś jego rękę? Miał tatuaż na kciuku. Kropka i cztery kropki dookoła. Takie robi się w więzieniach, taki miał mój były. O! Co? Teraz bardziej mnie ciekawi historia tej kobiety i jej byłego. Tak, dużo bardziej. Serio robi się takie tatuaże w więzieniu? To będzie taki sequel, wiecie, taki crossover episode. W pamiętnikach z wakacji było fajne to, że jak był jakiś odcinek pamiętników z wakacji, jakaś historia i można było w tle na plaż zobaczyć przebiegającego kolesia od mięsnego jeża dosłownie. Albo tą kobietę jego, tą jego dziewczynę gdzieś tam w tle i to było zajebiste. Takie, what the fuck? To już jest sequel, po prostu Prison Break'a. Jesteś pewna? Tak, ta kropka w środku to więzień, a te cztery dookoła to ściany celi. Nawet ciekawe, mądre. Że wytytułowo sobie, że pamiętać, że siedzi w ciupie? Bardzo mądre. Budzi się rano, o k***a, gdzie jestem? A, racja. To po to, żeby nikt nie zapomnieć chłopaków spod celi, do mordo. Benz, benz, benz. Wiedziałam, że to jest dla mnie tak. Ciekawe, za co siedział. Nie wiem. Chodźmy. Chodźmy. Krótko mówiąc, sąsiad, którego się tak boję i który podgląda mnie przez lornetkę, siedział w więzieniu. I co ja mam z tym zrobić? Chyba nie pozostaje mi nic innego, tylko zadzwonić na policję. No ja się nie dziwię, że ten sąsiad tak łatwo do nich wszedł, jak nie mają płotu. Teraz zobaczyłem. Masz rację, zapomniałem o tym. Wiesz co, bo on balustrady robi, coś te... Bramy robi automatyczne, on mierzył. Dokładnie, on jest po prostu ślusarzem, nie? Robił tutaj przęsła. Ona zapomniała, że go zatrudniła. O Jezu. Jak jesteś ślusarzem, co stoi na przeszkodzie, żebyś wszedł do jakiegokolwiek domu chcesz? Polskie prawo? Kodeks karny? Nie wiem, Paweł. Dekalog? Dekalog? A nie wiem. Minęły 2 godziny. Ostatnio jak wyszłam spod prysznica, to patrzą na mnie przez lornetkę w nasze okno. To i nie po prostu... Zaraz, groźni są ci policjanci, naprawdę stają tak jebnąci. Chwila, po jakim czasie oni przyjechali? 2 godziny. Czyli szybko. Za szybko. Zero realizmu. Wyglądają jakby to mieli tutaj coś zainterweniować w tym domu, niż bardziej tam sąsiada, nie? Jakie k***a, dzień dobry. Nie! O, polska policja czuje się bezpiecznie. Jakub, jak bezpiecznie? Co jest? Zbychu jebni z łokcia. Pokaż, że jesteśmy niebezpieczni. Ja się po prostu boję, musicie nam pomóc, tak? Dobrze, w takim razie idziemy to sprawdzić. Ja się naprawdę boję, musimy mi pomóc. Reakcja policjanta. Proszę państwa, polską policją, my nie pomagamy. Niech pani wezmie straż miejską. O! Klasyk. Mi się podoba, że oni po prostu tak powinni wyjść, pójść do niego, zapukać jak... No, bo pani z naprzeciwka powiedziała... Trochę na mikrofon się zżygałem. Policjanci kończą przepytywać Kamilę i żeby ją uspokoić, idą porozmawiać z sąsiadem z naprzeciwka. No i co? Myślisz, że wezmą nas na poważnie? No nie wiem, 2 babki, które panikują, że facet ma tatuaż i lornetkę. Nie wygląda to jakoś mega wiarygodnie. Jeszcze zależy, co u niego znajdą. Chodź. Hey!
Ej, stop, bo ja się zastanawiałem. On specjalnie za każdym razem do każdego wychodzi i nikt nie wchodzi do jego domu. Co jest kurwa w tym domu? Z reguły te programy kończy się tak, że oczywiście okaże się, że koleś nie miał nic złego na myśli, bla bla bla, ale jakby tak jeden odcinek się skończy rzeczywiście, że on jest jakimś mordercą, podglądaczem, coś ten deseń. To było zajebiste. No jeden taki odcinek. Takie nagle te babcie oglądają tak spokojnie, jedzą ten rosołek, a nagle przebitka na krojone kobiety, bo w ogóle ciała krew się leje. Dzieci płaczą, babcia. O kurwa! To nie jest śmieszne. Popatrz, otworzył. O kurde, ja zaraz się dowie, że to my. No i dobrze, niech wie, czy z nami nie ma żartów. Stoją się, patrzą! Jak ja bym miał rozmawiać z policją i w tle widziałbym, że ktoś przez okno tak patrzy na mnie, to wiecie, no... Kurde, ciekawe, kto wezwał tą policję na mnie, Aczkolwiek, Paweł, nie wiem, na wsi albo w takim bloku, gdzie dużo jest okien, jak przyjedzie policja, to tak, wszyscy będą stać w oknach i patrzeć. Dobra, masz rację. To prawda. Że nie, może go zastrzelą albo coś, o! Chciałem tylko zaznaczyć, że dopiero pół metek. Halo? Tak? Tak. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Według nich nie mamy się czego obawiać. Czyli albo tak mówią dlatego, żeby nas uspokoić, albo nie mają wystarczających dowodów, żeby wszcząć śledztwo. Chwila, policjant zadzwonił do niej i powiedział po prostu: no nie ma pani się czego bać. I koniec tematu. No fuck, to tak działa? No, świadek koronny czy coś, albo to jest po prostu policjant pod przykrywką, no po prostu, no. Ty jesteś geniuszem. Na przykład wyjdzie, że wiedzą ktoś, że ktoś może napaść na to, albo podejrzewają jej chłopaka o to, właśnie, że to on ją napadł na przykład. Jej chłopaka jest mało strasznie. No właśnie, że on ją napadł na przykład. What the fyku, ja pisałem ten scenariusz, no to co? Ja wiedziałem, że jakiś kretyn to zrobił. Tego chłopaka jest mało. Czyli on jednak sprzedaje tą morfinkę na boku. Tak, że na przykład to jest jakiś dealer właśnie, albo coś kradnie ze szpitala, wiesz. Albo aktorowi zapłacili za jeden dzień. Dalej nic nie wiem. Za to sąsiad ma powody, żeby się na nas wściec. Szymon wraca ze szpitala i nie ma jeszcze pojęcia, co się działo podczas jego nieobecności. Kochanie, wróciłem. Dobrze, że jesteś. Muszę ci wszystko opowiedzieć. Co się stało? Zło, myślę, że ten sąsiad jest naprawdę niebezpieczny. Jak to? Poza tym była to policja. Co za historia? Idę do pracy jak zawsze, a tu okazuje się, że sąsiad się u nas kręci. Jezu! Wnuczek pokazuje dziadkowi, jak robi palcem tak i dziadek: co za historia! Niesamowite, brawo! Ja długo pracuję zdalnie. Jestem freelancerem. Czasem mam projekty, czasem nie mam. Jak chcecie wiedzieć, jak długo Krzysztof pracuje sam w domu, idealnym przykładem na to jest to, że ma obok piłkę, która nazywa się Wilson i na której jest narysowana twarz. Exactly. I są takie tygodnie, że nie ma żadnego projektu i moja dziewczyna wraca z domu, ja mam do niej podobne historie. Co robisz? Byłem na siłowni. Był ten gołąb, co zawsze przylatuje. Ja pierdolę. Nakarmiłem go z ręki ziarnem. Masz, szeregowiec dolot. Chcę się zaciągnąć. Siedziałem sobie, montowałem, pizza z zegrasu zjedzona, gołąbek na kolankach siedział, zajebiście. Z takim mem wśród freelancerów, że przylatuje gołąb, twój przyjaciel jedyny w ciągu dnia. I tak na siebie patrzycie i no, dalej nie mam zleceń, ty też nie? Okej, dobra. Miłego. Rozumiem, że Kama mi nie chce przeszkadzać, ale mogła do mnie zadzwonić. Nie chcę, żeby się bała i zajmowała takimi sprawami. Na dodatek policja tu mało pomogła. Spokojnie, chodź, usiądziemy, wszystko mi wytłumaczysz, dobrze? A, dosłownie usiedli na schodach. Tak, dokładnie, myślałem, że pójdą gdzieś na kanapę usiąść, normalnie pogadać. Czy ten gość w tym serialu zdjął swoją kurtkę chociaż na chwilę? Nie. Czy oni grali tak szybko, że on nawet nie zdążył kurtki zdjąć? Dobra, w godzinę to cykniemy. Jemu płacili od godziny, dlatego chcieli jak najszybciej wszystkie sceny zrobić. Słuchaj, no, on wchodzi do ogrodu naszego, do sąsiadów, do Magdy. To jest nienormalne, on jest chory. Ale jak, wchodzi do naszego, do Magdy i co, i policja twierdzi, że to jest normalne? No, słuchaj, powiedzieli mi, że spacerowanie nie jest przecież zabronione. Spacerowanie nie jest zabronione, na mojej posesji. Dobrze, skoro policja twierdzi, że nie ma powodu do obaw, to ja pójdę i powiem mu kilka słów. On już wychodzi. Dlaczego on zawsze wychodzi? Dlaczego i zawsze ta kurteczka? Bo on obserwuje przez lordetkę ich. On wie, że oni wychodzą do niego. A, racja, racja, racja. Nie, no bo ma trupy w domu, no. Zaczynam myśleć, że naprawdę musimy działać mu na nerwy.
Trzeba być ostrożnym. Jeżeli jest naprawdę niebezpieczny i stwierdzi, że krzyżujemy mu plany, to w końcu się za nas weźmie. Jakie plany? On cię obserwuje, więc teoretycznie jego planem jest zamordować cię. Co zrobi, jak mu pokrzyżujesz te plany? Bardziej cię zamorduje? No i co mu powiedziałeś? Wytłumaczyłem mu, że nie może tak po prostu wchodzić do naszego ogrodu, do ogrodu Magdy. A ta lornetka to już totalna przesada. To jakiś głupi jest. Powiedz, że to jest prawdziwe życie. Czy naprawdę ktoś by poszedł do sąsiada i powiedział mu: proszę pana, proszę nie wchodzić na posesję. Proszę mojej żony nago nie obserwować przez lornetkę. Prawdziwe życie by poszedł i mu zajebał po prostu. No. Nie, znaczy najpierw mam nadzieję, że chciałbym mieć jakiś dowód, a nie po prostu. No ale w sumie nie wystarczyłoby ci, jakby twoja, nie wiem, żona, dziewczyna powiedziała: no widziałem go jak był. Po prostu był, patrzyłam przez okno i siedział u nas na ogródku. Rozpalił grilla. On jest popierdolony. Piwo i kiełbaski znają. Zaprosił nawet do naszego ogródka. Tak kiedyś z Pawłem zrobiliśmy Dominikowi. Że na jego działkę weszliśmy, zrobiliśmy sobie grilla. Nienawidził nas za to. No i co on na to? Powiedział, że szuka kota. I nie chciał nikomu przeszkadzać. I to jest akurat przypadek, że jego kot wchodzi akurat do ogrodów kobiet, które są same w domu, tak? Chłop jest fanatykiem kotów. Dlatego na początku odcinka karmił kota, wystawił jedzonko i mleczko. Kot mu uciekł, dlatego to jedzonko i mleczko było na zewnątrz, żeby kota przyciągnąć. I przez lornetkę szukał tego kotka i chodzi po sesjach, bo szukał kotka. Jak ja mam farta, że się wychowałem na wsi, gdzie ludzie się kojarzą, jak mi jamnik zawsze uciekał. Ja czasem przeskakiwałem przez płot ludziom na podwórko i ganiałem po ich podwórku tego jamnika. Wielokrotnie takie sytuacje były, sąsiedzi mi pomagali go złapać nieraz. I zaszło takie: spoko, spoko. Jamnik uciekał, Krzysiu za jamnikiem, a za Krzysiem facet ze strzelbą, zdenerwowany, że mu Krzysiu na posesję wszedł. Nie, no bo wiesz, jakby mieszkała u mnie na wsi, to była przerażona. Nagle gdzieś na przykład o 22 wbiega jakiś gość i zaczyna wołać jamnika i ganiać się dookoła domu za jamnikiem. To wiesz co, no ta policja, teraz ja, powinna go uspokoić. Ty też się uspokój. Słuchaj, może zostaniesz się w domu, tylko w tym tygodniu, proszę cię. Wiesz, że nie mogę. Zaczynam się martwić. Nic nie powiedziałem Kamili, ale podejrzewam, że sąsiad coś ukrywa. Następnego ranka Kamila czeka na Magdalenę. Sąsiadka chce jej przekazać kolejną złą wiadomość. Cześć. Cześć. Zajrzałam do was, żeby sprawdzić, czy nic się nie dzieje. No i on tu był. Jak to? Kto tutaj był? No Piotr tu był. Rozglądał się to w lewo, to w prawo. Wyciągnął coś z kieszeni i schylił się. Jak to? Po co się schylił? Jak w tył, ogóle nie tył, widać zakopał w tył tutaj, co widzicie. A Jezus, rzeczywiście, dosłownie. Nikt pewnie nie zauważy mojego podsłuchu. To jak w tym, jak to się nazywało? Dzień świra, co pan robi? Sram. Co pan? A sram jak pani pies. Ale racja, Janek, tam będzie zakopał w tym. O Jezu, okej. Okay. Nic nie widać. To jest dziwne, wydaje mi się, że wziął trochę ziemi z waszego ogródka. Popatrz, to jest rozkopane. Ale... Słuchajcie, to wygląda trochę jak Scooby-Doo, Velma i Daphne. O, jest tak! Plus ten sąsiad, jeżeli potrzebował tej ziemi z jakiegoś powodu, to trochę menda, że akurat wziął tą ziemię przy wejściu do domu, a nie gdzieś tam z tyłu albo z boku. I że tak chamsko rozkopał. I że tak chamski zostawił, nie? Dobra, kotek mu nasrał i zabrał po prostu z ziemią od razu tą kupę, no jeju. No. A to jak wielki kloc to był, ja pitole. Wielki kocur. Dużego koca ma, kocura. Wielki kocur! Po co mu niby ziemia z naszego ogródka? No chyba nie do kwiatków. I jeszcze ta doniczka oznaczona. O, ej! Jezu, Janek, ty masz wzrok! Te, nie krytyk, uspokój się tam! Wciągnąłem się trochę. Chyba nie do kwiatków. Popatrz, co to jest? To kreda, kama. On zaznaczył wasz dom. Tak włamywacze zaznaczają dom przed włamaniem. Jak to? A, znowu twój były. A także nie widać raczej tego. Skąd wiedziałaś? Znowu twój były pewnie. Nie, no mama, tata, dziadek. Wszyscy już to robią. Cała rodzina złodziei. Come on, nie zauważyłaś? Ja też mam ten tatuaż, kropkę i cztery ściany. Ale zdecydowanie sąsiad mieszkający naprzeciwko musiałby oznaczyć twój dom. Znaczy on dla kogoś niby oznacza, ale... Dla kogoś oznacza, no. Wie, tam są adresy. Racja. Ale to po co przekopać ziemię tam? On ropy szuka. Gdzie jest stację wiertniczą p***ąć? Warto czasem umawiać się z bedwojami. No ale poczekaj, jak to? Sąsiad zaznaczył nasz dom, żeby ktoś mógł go okraść, ale dlaczego akurat nasz dom? No wydaje mi się, że nie tylko wasz dom. Pochodziłam po sąsiadach, rozpytywałam trochę o tego Piotra, czy nie zauważyli, że coś jest z nim nie tak. I bingo. U wszystkich był chociaż raz. To straszne, to chyba właśnie lepiej, bo to nie znaczy, że tylko ty umrzesz. Będziesz miała towarzystwo! Ej, no autentycznie teraz jestem ciekaw, dlaczego on był we wszystkich domach w okolicy? Co on mógł tam robić? Sprawdza, czy mają na drzwiach K plus M plus B z aktualną datą. Z aktualną datą musi być, tak? Jeśli będzie, to uprzedzi ich o tym, żeby nie wychodzili na ulicę następnego dnia. Śmierć niewiniątek? Plaga? Nie, dobra. Sami sobie prowadźcie ten kanał, a proszę was bardzo. W
końcu. Paweł posiłkuje się metodami dosyć takimi, jakby to powiedzieć, pod publiczkę. Nie ma pomysłu, to wychodzi. No a takie stare teatralne zagranie. Jeszcze tak. Podjebał ten cutout od Naruciaka z tyłu. Ale ma fajną dupę, ja pitole! Cześć koledzy, ja co nie tam? Nie dziwię się, jak umrze za 6 miesięcy. Kanał czy Paweł? Całkiem jak Luna. Jezus, ja też zaznaczyłem twój dom X-em. Tylko ultrafioletem możesz sprawdzić ten X. Proszę, nie sprawdzaj ścian u mnie w domu ultrafioletem, nie sprawdzaj. Ale jestem popierdolony. To straszne, że nie możemy nic z tym zrobić. Nie mamy żadnego dowodu na to, że to on zrobił ten znak kredą. Powiem Szymonowi, że idę spać do hotelu, dopóki ta sprawa się nie wyjaśni. To chyba zwariuje. Do 2 tygodnia mam egzamin, a od 2 dni nic się nie uczyłam. Czy słychać, jak u mnie właśnie sąsiad na górze odkurza tak bardzo energicznie? Energicznie to robi, tak? Potrafisz wyczuć się energicznie, czy śpiąco to robi i tak dalej? Tak, bo jak ktoś robi to jak spokojnie, to podnosi meble, które chce przesunąć, a tutaj jak ktoś szoruje łóżkiem nade mną. A to może... Chyba oznaczę mu dom X-em. Wystarczy kupa na wycieradce, on zrozumie od razu, o co chodzi. Nie, to już było grane. To zróbmy kompromis. X z kupy na drzwiach. Albo znak zapytania. Riddler. Czyli to kał, nieważne. O Jezu. Skąd ten soczek leci, widzowie? Czy ty na pewno chcesz się przeprowadzić do tego hotelu? A mam inne wyjście? Ten typ niczego się nie boi, ty przecież nie przestaniesz chodzić do pracy. Cholera, no coś tu jest nie tak. Wkurza mnie to wszystko. Tak, słucham. Tak. Dzisiaj? Okej, okay, zgoda. Czego chciał? Zapraszał nas dzisiaj, zaprasza nas dzisiaj na drinka do siebie. Co? Zgodziłem się. Cześć, ty zwariował? No to jest jedyne rozwiązanie. Pójdziemy do niego, przynajmniej wyjaśnimy całą sytuację, tak? Czy ty nie rozumiesz, że on chce nas zastraszyć? Po prostu przeszkadzałem mu w jego planach. Co? Ej, najgorsze jest to, że spotkałem w życiu takie histeryczki. Dlaczego pan jest histeryczką, gdy człowiek patrzy przez okno? Dosłownie, typ cię zaprasza, żeby wyjaśnić sytuację. On chce nas zastraszyć. Napijemy się z nim wina. Czy go pojebało? Ja bym nie przyjął od niego wina. No nie wiadomo, co w tym winie jest, no. To przyszedłbyś ze swojej i powiedział, że to jest twoje ulubione, no, i sobie otworzył. Przyszedłbym z Jankiem i Jarek by pierwszy pił, ja dopiero drugi, po Jarku bym się napił. Czego on może od nas chcieć? Nie powinnam była mieszać w to wszystko policji. Na pewno się wkurzył, a ten niby drink to tylko pewnie przykrywka. Piotr jest bardzo gościnny, ale Kamila wciąż jest bardzo spięta. No i gdzie ten pana kot? Ha, Filuś. No cóż, od kiedy żeśmy się tutaj sprowadzili, Filuś odzyskał jakiś koci instynkt. Ciągle ucieka. Znajduje samotne kobiety w domach. Muszę go cały czas łapać. To ja Filuś z tą kredą biega i oznacza domy, no. A to jest Pepe Pan Dziobak i od razu ratuje świat. Ej, gdzie jest Filuś? Ej, ten gość naprawdę wygląda jak Andy Serkis. Jak Gollum. Ja go ganiam, nie mogę go znaleźć. Państwo macie jakieś zwierzęta? Nie, ale zastanawiamy się nad zakupem psa obronnego. Aha, rozumiem. Ona mówi, nie, nie mamy. I on sobie wyciąga notatnik. Nie mają psa obronnego. Ale jak oni chcą mieć psa obronnego, kiedy nie mają nawet przęseł, kurcza, ani brawy? Jakby będą go na łańcuchu trzymać. Nie, pies będzie po prostu postrachem całej okolicy, no. O Jezu. Za każdym razem, jak dzieci będą wracały do domu i będą wchodziły na osiedle, Krzyś się wyłączył. Wait. Krzysztof się wyłączył, straciliśmy go! Za każdym razem, jak dzieciaki będą wchodzić na osiedle, będą walczyć o życie, także do domu dotrzeć. A potem będą dać swoim wnukom, że moi czasu przed sami się uciekało, gdy się chodziło do szkoły. O, dobra. Wrócił. Czyli zapłacił rachunek. Dosłownie w tej chwili zapłacił rachunek za prąd. Widzę, że nie opuszcza pana poczucie humoru. Kano, daj spokój. Nie ma sprawy. Słuchajcie, po to was tutaj zaprosiłem, żebyście mi zadali te pytania i żebyśmy rozwiązali te problemy, które was nurtują. Nie chciałbym, żebyście pomyśleli o mnie coś złego. To dlaczego oznaczał pan nasz dom dla złodziei? To nie ja, absolutnie. Musicie mi zaufać. Tak, a na jakiej podstawie? Co to znaczy ten tatuaż na pana ręku? Ach, to, no cóż, błędy młodości. Nie, on powinien odpowiedzieć jak każda osoba, która ma tatuaż. Nie, mój tatuaż nie ma znaczenia, tak po prostu zrobię dla przyjemności. Moje hobby, rzucam kostkami, zawsze piątka wypada. Zaprosiłem was, żebyście zadali mi te pytania. Co za tatuaż? Nie interesuje się, bo koci mordy dostaniesz. Ej, moim zdaniem to jeszcze inna teoria, że jeśli to jest doniczka, w której jest koks, znaczy jakieś narkotyki, które można, wymieniają się tym jej chłopakiem. O Jezu, dobra, kurwa, już wiem. To jest policjant pod przykrywką, miałeś rację, który
obserwuje gang złodziei, którzy oznaczają domy w tej okolicy. Okej, okay, rozwiązałeś sprawę. Doświadczenie, 1000 odcinków, para dokumentów skomentowane. Ale wiecie, co to by było zajebiście zabawne, gdyby to mąż okradał, znaczy to nie, on nie jest mężem, tylko chłopakiem, że on sam okrada własny dom. Taki złodziej, tylko że troszeczkę, wiecie, poniżej 70 IQ. On lubi ten dreszyk emocji, ale nie chce łamać prawa przy okazji, więc sam siebie okrada w nocy. Przemyśl, połowa rzeczy nie jest twoja. Nikt nie będzie cię podejrzewał. Tylko ty jej rzeczy. Albo składaliście się razem, więc i tak zarobisz połowę. Znaczy on nie po to, żeby sprzedać to, na przykład wszystkie kosmetyki zabiera, bo one kosztowały zawsze za dużo. Wrzuca je do śmieci i mówi, złodzieje przyszli. Kradli tylko twoje rzeczy. Jak to jest możliwe? Nieprawdopodobne. A jednak. Akurat te kosmetyki, których ci za dużo było na wannie. Niemożliwe, prawda? Jak byłem gówniarzem, kradłem samochody. Siedziałem w więzieniu. No ale odsiedziałem swoje i teraz już jestem naprawdę uczciwym, prawowitym obywatelem. Taka ta ziemia w naszym ogródku? No, to moja sprawa, a właściwie Filusia, bo to Fil chodzi i kopie dziurki w ogródkach, a ja później chodzę, zakopuję je. No jest z tym sporo kłopotów. Napędził mi pan strachę. The fuck? Nie, poczekaj, ona w to uwierzyła. Jeszcze jest 5 minut odcinka, to tak się nie skończy, nie. I wchodzi Filuś, taki wielki bysior. Ojej, kolega z celi. Przebrany za kotka, takie kocie uszy. Miał skurwysyny. Nie mogę. Filuś wychodzi czasami na zewnątrz, sra po kątach, no. Niedobry Filuś, to taki dwumetrowy basiur, nie. I tak go gazetą bije po łbie. Niedobry Filuś, niedobry. Bardzo przepraszam, naprawdę, ja myślałam, że to może pan... Przepraszam bardzo. Strasznie mi głupio. Nic się nie stało. Mogłabym skorzystać z toalety? Tak, proszę, w głębi korytarza. Tym razem Kamilę przekonały wyjaśnienia Piotra. Ale idąc do toalety, przez pomyłkę otwiera drzwi do sypialni sąsiada. Co tam odkryje? Kobieta jest często sama atrakcyjna, dobry poziom życia. What the fuck? Jest policjantem. Ewidentnie, to jest Paweł, to jest twoje. Co ty powiedziałeś? No cóż, nie było łatwo, ale pomogli mi naprawdę. No przepraszam. Wspaniali ludzie. Kochanie, musimy wracać już do domu. Po prostu musimy wracać już do domu, boli mi głowa. Ten chłopak, ten Szymon. No ale kochanie, sąsiad wódeczkę wyjął, meczyk jest zaraz, no weź no. Jeszcze jestem w stanie stać, no weź mordeczko, jeszcze... Słyszysz jak mówię? Mogę jeszcze mówić, to mogę jeszcze pić, tak? Dopóki jestem w stanie sięgnąć po ten kieliszek. Póki nie powie łabadabadabda, my nie wychodzimy stąd. Kochanie, piję dopóki Polacy nie wygrają. Słuchaj, mój organizm jest głupi, on wie kiedy powiedzieć stop. Przepraszam, cóż. Trudno. Odprowadzę państwa. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dopadła cię migrena? Tak nagle? No słuchaj, bo to nie chodzi o tą migrenę. Tak, słucham. Dobrze. Już jadę. Przyjechać do szpitala. Nie, błagam cię, tylko nie teraz. Nie zostawiaj mnie teraz samej, proszę cię. Ej, ale jesteś na bani. Tam lepiej się z zastrzyki robi. Właśnie, masz rację, on wino wyłoił przed chwilą. Ręka się nie trzęsie, spokojnie. Pewniejsza teraz będzie podczas operacji. Najgorzej to jest, jak na trzeźwo jest, to wtedy jest koszmar. Pan chirurg jest na kacu czy pijany? Na kacu. To już przekaże rodzinie złe wieści. Czy pan narzeka do pacjenta? Wow. Ale co się stało? O co chodzi? No słuchaj, ja byłam w sypialni u tego Piotra i tam znalazłam plany domów. Tam był plan naszego domu. Notatka, że jestem często sama w domu, że jestem atrakcyjna. Posłuchaj, ja się boję. Nie możesz mi teraz zostawić. Proszę cię. Dobrze, proszę cię, jedź ze mną do szpitala. Słuchaj, ale przecież ja nie mogę zostawić Magdy samej. Nie rozumiesz, do mnie dzwonili. Nie wiem, może ktoś umiera. Muszę jechać. Dobra, to ty jedź. Ja pójdę do Magdy i pojedziemy do hotelu. Dobrze, jedźcie ostrożnie. Jak dojedziesz, zadzwoń. Dobra. Proszę. Kamila w pośpiechu pakuje walizkę, żeby jak najszybciej pojechać do hotelu. Nie wie, że już jest w niebezpieczeństwie. Gość w
skalę sraka, chłopie. Na narty jadę. To jeszcze raz. Jeszcze raz, pan Bartuś, jeszcze raz. Nie wie, że już jest w niebezpieczeństwie. Ja pierdolę. To jest jak te filmy z Sightings Wielkiej Stopy, no nie? Jak tam sobie gdzieś tam w tle zawsze przychodzi. Kurwa. O Jezu, to do niego zadzwonił Piotrek. Bo ten mąż tak, a jednak się napierdolę. Szymon, weź, kurwa. Szymon, Peter. O Jezu, i Peter teraz bije to z ludzi. Ja, gościu, kurde, to jest moja chata, zaklepałem. Ja chciałem powiedzieć, że biorąc pod uwagę sytuację, to byłby najbardziej ch**owe zaręczyny, jakie Szymon wymyśli. Nie ruszaj się. Tak naprawdę to Peter i Filuś robią sobie roleplay. Bawią się w złodzieja i policjanta. Dokładnie. Ja bym chciał taki film, gdzie on ją właśnie teraz zakuwa, a teraz cię okradnę, nara. Spokojnie, pani Kamila. Współpracuję z policją. Już jadą. Niech się pani spokojnie, niech się pani uspokoi. Już jest dobrze. Czyli to nie pani jest tym wymówaczem? Nie, tak naprawdę nadzorujemy razem z innymi mieszkańcami okolice. I kiedy zobaczymy jakiegoś podejrzanego typa, to wtedy ich informujemy. Czyli... Dlatego przyszedł pan na czas. Biorę udział w programie Czujny Sąsiad. Czyli on nie jest policjantem, tylko jest po prostu zwykłym sąsiadem. Zwykła 60, widzisz? Czekaj. Położył go na brzuchu i zakuł go. O Jezu, masz rację. A teraz buty ma do góry. Co jest? Dlaczego tak leży? The fuck? Janek, ty masz oko, tylko dzisiaj jeszcze nie piłeś. Zróbmy straż sąsiedzką, ale nie powiedzmy o tym sąsiadom. I przy okazji, dlaczego to on dokonał zatrzymania i miał już trytki go... Co? Zauważyliśmy tego typa, jak dzisiaj rano Szymon wychodził do pracy. Wiedziałem, że wróci. Policja też wiedziała. Powiedziała, żebym nie przychodził. No ale cóż, przyszedłem. A dlaczego nic pan nie powiedział? No, żeby panią chronić. Dziękuję. Już spokojnie, już dobrze. Bartuś, pan montażysta, mało się dzieje. Jarek, otwórz usta. Bartuś, zrób, żeby z ust Janek wyszedł Dominik. O, proszę, zrób. Nie, ja bym po prostu dodał, że teraz to dla pani zrobiłem. I nagle przechodzimy do innego filmu. Bartek, wstaw porno. Bartek, nie słuchaj się. Nie! Dziękuję tak za darmo. Jakie k***a za... Coś takiego. Ja myślałam, że on jest włamywaczem, a on tak naprawdę uratował mi życie. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby go tu nie było. Jest prawdziwym bohaterem. Je papi. Jest popierdolony. Pani była, jak się mówi, mimowolnym ochotnikiem na napaść. Jakby jest straż sąsiedzka i nie mówimy o tym, że nasze osiedle jest zagrożone, tylko poszczególne osoby to wiedzą. No wiesz, kurwa. A co jak by mnie dźgnął? To jest ryzyko, które byłem w stanie podjąć. Tak. Poświęcenie, które byłem gotów w ogóle. Ale miałem paralizator, a gdy odciął panu rękę, który ma pan paralizator? Miałem drugi paralizator. Zawsze się gotowany. Dwa i robię, ale jestem pojebany. Jednym paraliżuje go, a drugim siebie. Krzysiu, odegraj scenkę dla pana Bartka, jak się paralizatorami smylasz po sutkach. No daj, on doda paralizatory. Może być w koszulce. Zrób to dla mnie. Ale krzyki je papi. Zawałki, dosłownie przestraszyłem moje serce. Aż mnie równo zabiło. Czas do lekarza, Krzysztof. Parę tygodni później emocje opadły i Kamila nareszcie jest spokojna. Dzisiaj wszyscy spotykają się z pewnej ważnej okazji. To co oblewamy? Oprócz was dwójka? Dobra, wystarczy tego napięcia. Muszę coś ogłosić. Ta piękna kobieta... Nie nazywa się już Kamila, tylko pani doktor Tarkowska. Super. Zdrowie. Zdrowie, tak. Kamila teraz już się nie boi i w końcu może myśleć przede wszystkim o swojej karierze lekarskiej. A czy wy tak naprawdę znacie swoich sąsiadów? Ale naprawdę bym chciał, żebyście mieli rację i żeby naprawdę nagrywali to wszystko na jednym osiedlu i to by było takie najbardziej popierdolone osiedle świata, gdzie każdy odcień tam, wiecie, porywają się nawzajem, sąsiedzi się prześladują, starają sobie na wycieraczki i tak dalej, bo w innych odcinkach takie rzeczy się dzieją. I mam naprawdę nadzieję, że to jest takie jedno osiedle pojebane. Dlaczego nie dostaliśmy odcinka ze starajem na wycieraczkę? To by mnie zafascynowało. Bo ja już skomentowałem go, no. A było, ale było serio? Nie. To trzeba scenariusz napisać. Ale było się wrzucanie sobie śmieci nawzajem na podwórku. A to ty tak robiłeś w swojej sąsiadce, więc to nie jest. Ja tak Jankowi robiłem też. Mi wrzucałeś też butelki za płot. Dziękuję serdecznie za oglądanie
dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Co jest ciekawe, że za każdym razem jak z wami oglądam coś wspólnie, coś tam oglądamy i komentujemy, to na koniec zawsze mam myśl, Jezu, już nigdy ich nie zaproszę, nigdy. Po czym nagle pieniążki się kończą i znowu was zapraszam. Więc chyba możemy się spodziewać, że powrócicie za 2-3 miesiące. To będą dwie hawajskie XL i możemy nagrywać dalej. Hawajskie kumpel, nie mięsna? Ciepła. Jakby była ciepła, to mi wystarczy. Właśnie, kanapka to z prawda. Kluchą wystarczy. Co się z wami, koledzy, dzieje? Kiedyś byliście koneserami pizzy na wypasie. Co się z wami stało? Żołądek. Dobra, ostatnie słowa. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Skancelujcie Pawła, no. Ja dobry chłopak, nie kancelujcie. Janek, ostatnie słowa. Skancelujcie Pawła, chcę, żeby poszedł do normalnej pracy, a nie nagrywał. Niech poczuje ten nasz ból. No nie, no plus jeden. Tak na rok bana na YouTubie moglibyście mu załatwić. Nie, kurczę, nie! Ale on by to przekuł w sukces, bo nagrywałem się przez rok, jak pracowałem w korpo. Potem by wstawił po roku filmik. Oto coś udało mi się odkryć. Skończyłby jak Max Kolonko w schowku na miotły. Dobrze, Krzysiu, żeby też nie było ci smutno, no powiedz nazwę tego TikToka, powiedz. Wielki plebnik 2137. Bartuś, pokaż na ekranie TikToka Krzysztofa. Najładniejszego, jakiego znajdziesz, pokaż. Ja już nie używam TikToka. Twitch Krzysztof Krysiak, pan Maruda, nie wiem, co tam jeszcze masz. Wszędzie Krzysztof Krysiak, no. Bo ja mam duże, małe ego. Mam problemy, nie mam z wymyślaniem nazw, okej? Okay? Ogółem mam problemy. Nara. Janek, chcesz coś zareklamować? Tak, mojego Instagrama. Właśnie, okej. Bartek, pokaż Instagrama, Janka. Ale jak dużo powiedział, mojego Instagrama. No, pytałem się, co mam za Instagram. Człowiek kultury, oczywiście, że tak. Dobrze, dziękuję wam serdecznie. Na mojego Instagrama też wejdźcie, także na Twitcha i Twittera. Do zobaczenia. Łapka w górę i subskrypcja. Łapka w górę i subskrypcja. Podcast kopiuj i wklej, oglądaj. Nie, nie, to już martwe jest. To już jest martwe. Trochę, Bartuś, o cenzury przekleństw. Nie wszystkie, ale chociaż niektóre, bo dużo przeklinałem. Niektóre lubisz, zostaw po prostu. Słuchaj, Bartek, odstaw tą... Nie, zaraz. Zapalmy papieroska, o ten montaż odstaw. Coś tam nie ma końca.